Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 17 marca. Do Wielkiego Czwartku zostało nam 20 dni. Watykan. Papież Franciszek udzielił wywiadu argentyńskiemu portalowi informacyjnemu Infobae, który zbiegł się z 10. rocznicą jego wyboru na papieża. W wywiadzie poruszone były kwestie, a jakże, homoseksualizmu, a także dopuszczenia do Komunii Świętej rozwodników w ponownych związkach. Dziennikarz portalu zapytał papieża, czy praktykujący swoje preferencje homoseksualiści mogą przyjmować Komunię Świętą. W odpowiedzi Ojciec Święty przytaczał wiele swoich własnych wypowiedzi z przeszłości, w tym niesławne „Kim jestem, by osądzać?” oraz ostatnią, styczniową, w której skrytykował przepisy kryminalizujące homoseksualizm. Papież sparafrazował również fragment Ewangelii. Kiedy zaproszeni goście nie chcieli iść na ucztę, gospodarz powiedział: idź na rozdroże i zwołaj wszystkich. Dobrzy, źli, starzy, młodzi, młodzi mężczyźni, młodzi chłopcy, wszyscy. Każdy rozważa swoją sytuację przed Panem z mocą, jaką ma. W kwestii udzielenia komunii dla rozwodników w ponownych związkach, papież odpowiedział, że Kościół nie może sprowadzić sytuacji człowieka do kwestii normatywnej oraz poddał pod wątpliwość ważność wielu zawieranych małżeństw. Kiedy młodzi ludzie mówią sobie na zawsze, kto wie, co mają wówczas na myśli. Benedykt XVI powiedział, że z powodu takich braków w sumieniach duża część małżeństw jest nieważna. Ludzie nie mają świadomości tego, co jest wieczne. Ponownie Watykan. Aktywistom klimatycznym grozi do 3 lat więzienia lub bardzo wysoka grzywna za uszkodzenie bezcennej rzeźby w muzeach watykańskich. W sierpniu 2022 roku dwoje aktywistów klimatycznych z grupy Ultima Generazione, ostatnie pokolenie, przykleiło się do rzeźby Grupa Laocona, rzeźby mającej ponad 2000 lat i będącej jedną z najsłynniejszych dzieł greckich. Jak twierdzili aktywiści, zdecydowali się na tę rzeźbę, ponieważ symbolizowała ona ostrzeżenie o zmianach klimatu, a właśnie takie ostrzeżenie próbują do ludzkości wystosować aktywiści. Watykan oskarżył wandali o uszkodzenie marmurowej podstawy rzeźby przy użyciu szczególnie silnego i żarącego syntetycznego kleju. Duet aktywistów jest również oskarżany o stawianie oporu watykańskiej żandarmerii pełniącej dyżury w muzeach. Według raportu technicznego koszty naprawy rzeźby wyniosły ponad 15 tysięcy euro. Aktywiści nie zgadzają się z tą kwotą, utrzymując, że Watykan przesadził z szacunkami, a ich oraz organizacji klimatycznej na pokrycie tych kosztów po prostu nie stać. Z tego powodu nie zamierzają udać się do Watykanu na proces. Wandale oskarżyli również papieża Franciszka o podwójne standardy, gdyż ich zdaniem zachęty papieża do głośniejszej troski o przyszłość Ziemi kontrastują z wymiarem sprawiedliwości w państwie watykańskim. Wpajany dzieciom i młodzieży jako nowa religia, ekologizm i bezpośrednio powiązana z nim polityka klimatyczna stanowi obecnie chyba najpotężniejsze narzędzie globalistów. Stany Zjednoczone. Na początku marca w USA w stanie Maryland odbyła się coroczna konferencja konserwatywnych polityków i aktywistów, Conservative Political Action Conference, czyli CPAC. Jednym z zaproszonych w tym roku gości był chrześcijański były prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, który ustąpił ze stanowiska po zeszłorocznych wyborach prezydenckich. Bolsonaro nie uznał dotąd swojej porażki, podejrzewa, że wybory zostały sfałszowane. Jednak zapowiedział, że zamierza przewodniczyć opozycji wobec prezydenta Luli da Silvy. Podczas konferencji CPAC Bolsonaro bardzo stanowczo wypowiedział się w obronie konserwatywnych i tradycyjnych wartości. Konserwatyzm walczy o rodzinę. Nie chcemy ideologii gender. Chcemy, aby chłopcy dorastali zgodnie z wychowaniem przekazanym im przez ojca, a córki przez ich matki. Zawsze też broniliśmy życia poczętego przed aborcją. W czasie swojej prezydentury Bolsonaro dał się poznać jako przeciwnik przymusu przyjmowania cudownego eliksiru w ramie. Potwierdził to również podczas wizyty w Stanach. Zawsze broniłem wolności. Nikogo w Brazylii nie zmuszałem do szczepienia. Oni ciągle powtarzają nauka, 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 a ja im mówię wolność, wolność, wolność. Ponownie Stany Zjednoczone. Zgodnie z ujawnionym
planem budżetowym rządu Stanów Zjednoczonych na rok 2024 administracja Joe Bidena ma pozostać niezachwiana w swoim zaangażowaniu w zwiększaniu możliwości kobiet i dziewcząt oraz we wspieraniu potrzeb zmarginalizowanych społeczności, w tym społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queer oraz interseksualnych. Dodatkowo w budżecie pojawił się zapis, zgodnie z którym blisko 1,5 miliarda dolarów zostanie przekazane do Departamentu do Spraw Weteranów na zapewnienie weteranom opieki w kwestii tożsamości płciowej. Nowy budżet korzysta z i wpisuje się w decyzję Departamentu do Spraw Weteranów, który w zeszłym roku zniósł trwający od 20 lat zakaz, m.in. finansowania operacji zmiany płci. Budżet administracji Bidena, oprócz finansowania zmiany płci u weteranów wojennych, zwiększył również wiele innych świadczeń na rzecz weteranów z grup LGBTQ i inne literki. Brazylia. 6 marca w Brazylii, stolicy Brazylii, zainaugurowane zostało kolejne tygodniowe Zgromadzenie Regionalne Ameryki Łacińskiej i Karaibów w ramach spotkań synodu o synodalności. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą, w której udział wzięli biskupi z niemal wszystkich państw Ameryki Południowej. Uwagę zwrócić mógł niewielki posążek znajdujący się w kaplicy, w której odprawiano mszę. Był to posążek Pachamamy, czyli Matki Ziemi, pogańskiego bożka żyzności ziem i płodności. Jak pewnie pamiętamy, posążek tego samego inkaskiego bożka obecny był kilka lat temu w Watykanie, gdzie pojawił się za zgodą Ojca Świętego. Podczas kolejnej mszy, odprawianej z okazji zakończenia obrad Zgromadzenia Regionalnego, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Paragwaju, biskup Pedro Hubinville, w trakcie kazania rzekł: synodalność każe nam słuchać nie tylko Kościoła, ale także ziemi, flory, wody, a także ludów, wspólnot. Przygotowujemy się w ramach synodalności do wielkiego mapowania, które ma być nie tylko zbieraniem danych, ale ćwiczeniem wsłuchiwania się w to, co mówi nam Ziemia, a także rytuałem przynależności i dziękczynienia za konkretne terytorium, w którym się znajdujemy. Chyba warto jeszcze raz podkreślić, że o wsłuchiwaniu się w głos flory mówił tutaj biskup Kościoła katolickiego. Państwo położone w Palestynie. Z powodu procedowanej w Izraelu nowej reformy sądownictwa nasiliły się trwające od 10 tygodni protesty. Według mediów sprzeciw wobec reformy miało na ulicach wyrazić w sobotę 300 tysięcy obywateli państwa położonego w Palestynie, w tym 200 tysięcy w samym Tel Awiwie. Projekt reformy sądownictwa został zgłoszony w styczniu przez premiera Benjamina Netanyahu. Zgodnie z zamierzeniami rządu zwiększona ma zostać kontrola nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania jego orzeczeń większością 61 głosów w 120-osobowym Knesecie. Rządzący argumentują zmiany potrzebą osiągnięcia większej równowagi pomiędzy organami władzy. Protestujący są przeciwnego zdania i uważają, że reforma sądownictwa oznacza zagrożenie dla demokracji w Izraelu. Jak powiedział jeden z demonstrujących, to nie jest reforma sądownictwa, to rewolucja, która prowadzi Izrael do pełnej dyktatury, a ja chcę, aby Izrael pozostał demokracją dla moich dzieci. Demonstranci zwracają też uwagę, że ich zdaniem zmiana przepisów może osłabić niezawisłość i niezależność sędziów. Przypominają także, że to państwo położone w Palestynie nie posiada własnej konstytucji, a Kneset, czyli tamtejszy parlament, kontrolowany jest przez rząd. Rosja. Ekologiczna międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Szwajcarii, World Wildlife Fund, WWF, została wpisana do rosyjskiego rejestru agentów zagranicznych. Zgodnie z prawem obowiązującym w Rosji, mianem agentów zagranicznych, określane są osoby oraz organizacje, które związane są z działalnością polityczną i otrzymują, choćby częściowo, fundusz z zagranicy. Zakwalifikowanie danej osoby lub organizacji wiąże się z wpisem do specjalnego rejestru oraz przydzieleniem dodatkowego nadzoru ze strony organów państwa. Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że WWF pod pozorem ochrony przyrody i środowiska próbowała wpływać na decyzje władz wykonawczych i ustawodawczych
oraz utrudniała realizację projektów przemysłowych i infrastrukturalnych. Organizacja słynie z realizacji agendy radykalnej lewicy, między innymi poprzez otwarte wspieranie środowisk LGBT czy też grup klimatycznych. W roku 2019, z okazji Światowego Dnia Środowiska, WWF wyszła z propozycją, by ludzie zrezygnowali z używania żelazka, gdyż prasowanie ma źle wpływać na środowisko i prowadzić do ocieplenia klimatu. Mam nadzieję, że podanie tej informacji nie zostanie przez nikogo odebrane jako przejaw sympatii dla Rosji. Autor tego programu takiej sympatii nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę racji stanu przed wpływami z zagranicy, Polska mogłaby postępować podobnie. Polska. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, podczas wtorkowej konferencji prasowej w budynku Prokuratury Krajowej przedstawił wyniki wznowionego kilka lat temu śledztwa w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Blachnicki, słynący przede wszystkim z założenia młodzieżowego ruchu oazowego oraz sprzeciwu wobec władz PRL, zmarł w lutym 1987 roku w miejscowości Karlsberg w zachodnich Niemczech. Kontynuował tam swoją działalność w ramach stowarzyszeń Międzynarodowego Centrum Ewangelizacyjnego Światło Życie oraz Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów. Najnowsze wyniki śledztwa Zbigniew Ziobro skomentował tak. Ksiądz Blachnicki był traktowany jako jeden z największych wrogów przez władze PRL oraz innych państw komunistycznych, co dowiodło śledztwo. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ksiądz Blachnicki został zamordowany. Został otruty. Śledztwo poprzez pozyskanie dowodów nieprzesłuchiwanych świadków, kwerenda dokumentów w innych państwach, ujawnia tę brutalną prawdę. Prokuratura zapowiedziała dalsze czynności śledcze, gdyż wciąż nie jest jasne, kto był sprawcą zamordowania kapłana. Poszlaką w tej sprawie może być zaangażowanie małżeństwa Gontarczyków, współpracowników bezpieki, w inwigilację kapłana, którzy opuścili Karlsberg i wrócili do Polski niedługo po śmierci księdza Blachnickiego. Fundacja Jolanty Lange, dawniej pani Gontarczyk, jest beneficjentem 2-milionowej dotacji ze środków Warszawy na prowadzenie Centrum Wielokulturowego. Fundacja pani Lange, dawniej Gontarczyk, słynie między innymi ze wspierania agendy środowisk LGBTQ i inne literki. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Czy zgodzilibyście się z tym, że każdy dzień należy przeżywać tak, jakby był naszym ostatnim, jednocześnie zakładając, że pożyjemy jeszcze przez jakiś czas? Choć rozsądny człowiek oczywiście nie może żyć tak, jakby jutro nie było. Konieczne jest niezbędne minimum rozważania o przyszłości i planowania. To jednak jest pewna sfera, w której powinniśmy żyć tak, jakby jutra nie było. To dziś powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wyprostować swoje ścieżki, wyrzec się grzechu, oczyścić się z win, w spowiedzi, prosić o wybaczenie tych, którzy mają nam coś do wybaczenia i wybaczyć wszystkim, którzy nam zawinili, nawet jeżeli o przebaczenie nie proszą. O to wszystko i szerzej o wyrzeczenie się grzechu powinniśmy zadbać dziś. Gdybyśmy dziś mieli umrzeć, dokąd pójdziemy po śmierci? Sąd nad nami potrwa ułamek sekundy. Wyrok zostanie wydany i wykonany w jednej chwili, w chwili krótszej niż błysk. Czy od razu poszlibyśmy do nieba, gdzie zostalibyśmy na wieczność, ciesząc się niewyobrażalną szczęśliwością? Czy może skierowani byśmy zostali do czyśćca na ogromne, ale na szczęście ograniczone w czasie, męki oczyszczające nas z tego, czego za życia, czyli dziś, nie daliśmy rady się oczyścić? Czy może pójdziemy do piekła, na męki wieczne? Który to kierunek przewidziany jest dla wszystkich, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego? O ten wyrok, który zapadnie w przypadku każdego z nas jeden, jedyny raz. Zadbać możemy jedynie dziś. Na naszą przeszłość nie mamy już absolutnie żadnego wpływu. Przyszłość możemy modelować jedynie dziś. Każdego dnia jedynym, czym powinniśmy się kłopotać, jest nasze dziś. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Życzę Wam błogosławionego dziś. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.